dwa, mam pół godzinki wolnego czasu, więc mówię, zrobię live'a, odezwę się do was, zobaczymy, kto tutaj przyjdzie o tej godzinie. Czy będą pogawędki, czy nie będzie pogawędek. Różnie to bywa. Różnie to może być. Także zobaczymy, czy ktoś tutaj będzie. O, Gosia jest, dzień dobry. Cześć, Gosia. Witam, witam serdecznie. Cześć, cześć, dzień dobry, hej. Fajnie, że jesteś. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, o, już cztery osoby. Już mamy. Ale to też YouTube z opóźnieniem przetwarza. Sylwia, Marzenka. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jak wam poniedziałek mija? Justynka, Madzia, Lenka, Barbara, Iza, Joanna, AM Ratmed. Cześć, witajcie, witajcie. Jak wam poniedziałek mija? Piszcie koniecznie, co tam u was. Ja jestem dosłownie na pół godziny dzisiaj, bo mam tak czas dzisiaj zorganizowany, że po prostu nie mam czasu dłużej live'a prowadzić, więc maksymalnie pół godzinki. No i lecę robić swoje, nie? No, także mówię, no czekajcie, ile live'a nie było? Z tydzień? Z tydzień? No, dokładnie, więc live'a nie było sporo czasu. Także mówię, no czas najwyższy się do was odezwać, zobaczyć co tam u was, co tam u was słychować. No, także jestem. O tej porze chyba live jeszcze nie oglądałam. No widzisz, no to później, jeżeli ktoś nie ma czasu teraz oglądać, to nadrobi go sobie później, nadzwyczajnie w świecie. Pozdrawiam Olenkę. Pozdrawiam, pozdrawiam Olenkę. Kacper, za dużo polecasz, nie wiem co kupować, a szafki pełne. Joanno, kupuj kiedy potrzebujesz i co potrzebujesz. Millionaires, pozdrawiam Kacperku z Zielonej. O, witam, to niedaleko, niedaleko. Witam, witam, ja pozdrawiam z Niemczech. Ale blisko Zielonej Góry. Także witam. Gotuję obiad i oglądam twój kanał. Dziękuję za pozdrowienie. Wow, proszę bardzo. Dziękuję za twoją pracę. Dużo się uczę od ciebie. Super. Bardzo się cieszę. Czy henna to to samo? Nie, to nie jest to samo. Henna to jest zupełnie inna sprawa. To jest ziołowa koloryzacja, a nie chemiczna. Akurat siadłam. Hejka, hejka Kacperku. Pozdrawiam z Irlandii Północnej. Pozdrawiam. Dziękuję. Tak, można dostać zmarszczki od śmiania się i marszczenia czoła, tak. Jeśli jeszcze dodatkowo źle nawilżasz skórę, to takie zmarszczki się bardzo szybko będą utrwalały. Z czym można łączyć maść Alta Pharma? Można łączyć ją z kwasem hialuronowym. Można ją też połączyć w sumie z serum Chrona Age Bielendy, aczkolwiek tutaj trzeba obserwować reakcję skóry, bo u kogoś się sprawdzi, a u kogoś będzie zaczerwienienie i reakcja kontaktowa. Także to też trzeba metodą prób i błędów dochodzić do tego. Wyszedł mi napatowy trądzik różowaty, a że wierzę tylko tobie, a to bardzo powszechny problem, zrób jakiś filmik z kosmetyki. Filmik na temat trądziku różowatego Joanna będzie dopiero pod koniec kwietnia, bo ja mam zaplanowane filmiki, a tak na szybko to ci polecam ampułkę Bandi z witaminą PP i K na naczynka, krem Cicavit plus SVR kojąco regenerujący ze względu na to, że jest on ciężki, to na noc, pod tą ampułkę w dziennej pielęgnacji serum z kwasem hialuronowym Bielendy i maść Kailas. I SPF 50. To będzie ok. Ten krem Iwona to jest syf. Nie polecam tego kremu. Hej, co najlepsze na spore worki pod oczami. Niewyspana mama półtora rocznej córeczki. Wiem o co chodzi. Serum roll-on w kulce, floss leki, balsam kawowy Majru. Dziękuję za polecajki. Dzięki twojej wiedzy zrobiłam w tym roku wielki prezent mojej mamie na święta wielkanocne. Torba jest wypełniona dobrymi kosmetykami. Pozdrawiam wszystkich. Izuś, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Naprawdę super. Jestem, jemkno Persa, czas na przerwę. Cześć, Madzialena. Też pochodzę z Zielonej, na co dzień mieszkam w Holandii. O, superancko. Dzieci nakarmione, kawa się robi, można słuchać. No ja kawkę właśnie dopiero skończyłem pić, także. Livia, hejka, pozdrów Livię, proszę. Pozdrawiam Livię, pozdrawiam, pozdrawiam. Czym nawadniać skórę po dwóch nocach z retinolem 02? Skóra się łuszczy i jest mocno wrażliwa. Maść Kailas, Cicavit plus SVR kojące regenerujący. I serum Lagubion. Czy polecasz jakieś kosmetyki z AliExpress? Nigdy w życiu. Kosmetyki z AliExpress, kosmetyki z Temu. Są to produkty nieprzebadane, nie mają atestów i skład może być też ich nieprawdziwy. Czyli mogą być tam bardzo niebezpieczne składniki, które mogą zrobić ci krzywdę, a nikt już z tego tytułu nie poniesie odpowiedzialności. Jak ci wypali twarz, no bo to Chiny.
nikt nie poniesie odpowiedzialności za to, a ty będziesz musiała naprawiać, ratować swoją skórę. Bo tak naprawdę nie wiesz, co w tych kosmetykach jest. Nie wiesz. I to jest kłamstwo, co tam jest napisane w Insi. Oni tam mogą wlać wszystko. Oni tam nawet napluć mogą. I ty im tego nie udowodnisz. Także kosmetyków z AliExpress, kosmetyków z Temu, kosmetyków takich z chińskich sklepów się nie kupuje nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Nie ma takiej opcji. O, Kacperku, i znowu nie mogę, lecę na szkolenia. Pozdrawiam z Oberhausen. Pozdrawiam. Lepsze zmarszczki od śmiechu niż od problemów. To też prawda, dokładnie. Milena Magdalena, witam. Kacpi, cześć, witam serdecznie. Jenę, uwielbiam cię, Kacper, mega dziękuję za to, co robisz. Magdanowa obserwatorka. Pozdrawiam, pozdrawiam. Tripeptyd miedziowy, serum z jakiej firmy pan polecam? Jestem raczkująca w tych tematach. Madziu, Dermica Peptides, tripeptyd miedziowy, serum do twarzy. Z tej serii jeszcze jest krem i są jeszcze tak zwane 7-dniowe szoty, takie ampułki. I te, na początek możesz sobie palnąć tą 7-dniową terapię, żeby tak mocno uderzyć tym tripeptydem miedziowym. Potem możesz przejść sobie na serum i krem. Także jak najbardziej. Aha, no najważniejsze, po aplikacji tej ampułki też nakładasz krem, nie? No i najlepiej ten krem z tej serii, bo on nie ma chelatu i jest bezpieczny. Jak myję głowę co piąty dzień, to peeling robić co drugie mycie, wcierkę nakładać w dzień mycia i kolejny. Wcierkę nakładasz w dzień, kiedy myjesz głowę, na czystą skórę głowy, a peeling możesz właśnie co drugie mycie, tak jak myjesz co piąty dzień. Wiesz co? W sumie to można powiedzieć, że co każde mycie, bo jeśli myjesz głowę co piąty dzień, to już jest spora przerwa, więc możesz w sumie co mycie robić ten peeling. Bo 5 dni przerwy, no tak, no w sumie możesz. Czy polecasz krem wybielający Farmaceris 4% niacynamid? Nie, bo to jest śmieć, który ma mikroplastik i kancerogeny. Nie polecam tego kremu. To upachelatujący, nie znam składu tego szamponu, musiałbym sprawdzić. Agnieszka pyta, jaki filtr 50 na twarz? Facebook, na kanale ostatnio były polecenia filtrów, zachęcam Ciebie do filmiku. Miło Cię widzieć, Kacperku, cześć Klaruś. Czy jest jakaś różnica w kryciu lub czymś innym między nakładaniem podkładu na mokro i na sucho? No jeżeli nakładasz podkład palcami, to zdecydowanie podkład będzie miał większe krycie. Jeśli nakładasz pędzlem bądź gąbką, to pędzlem też może mieć duże krycie, ale gąbeczka zabiera to krycie, więc gąbeczką jest tak najbezpieczniej, najnaturalniej gąbeczką. O live nie spodziewałam się o tej porze, no bo później nie mam czasu i to tak maksymalnie pół godziny mówię, odezwę się do was, bo już było tyle komentarzy, że Kacpi zrób w końcu live'a, bo tęsknimy. Mówię, no to dobra, robię, odezwę się do was, moje serduszka kochane. Więc u Królowej jest wszystko w porządku, marka za miesiąc, premiera mojej marki za miesiąc, także będzie się działo, będzie cud, bajeczka, rewelacja. Okej. Hejka, hejka, co dzisiaj porabiałeś? Ja jestem w pracy i czekam na live'a kilka dni. Co ja dzisiaj porabiałem? Od rana wisiałem z laboratorium, z produkcją na linii. Rozplanowaliśmy produkcję na 6 miesięcy. Butelki dojechały, butelki były sprawdzane. Dzisiaj kontrol jakości była. Także no sporo tego było. Ale ja też mam ludzi, bo ja po prostu, ja jestem mobilny, że mogę dojechać. Aczkolwiek mam ludzi od tego, którzy mi to sprawdzają, tak? Także nie ma tutaj żadnego problemu. No i dzisiaj kwestie markowe, już tej mojej nadchodzącej marki tam dogarnialiśmy. O, jest psia ekspertka, przyszła się położyć. Także no dzisiaj tak, potem jadę do Polski. Także no dzisiaj jest taki bardzo intensywny dzień, więc mówię, chociaż na te pół godziny się do was odezwę. Chociaż na te pół godziny, żeby po prostu nie było, że nie wiem, nie tęsknię za wami, bo tęsknię za tymi live'ami. Jak miałem więcej czasu, to robiłem te live'y codziennie, tak? Bo wiadomo, ale teraz wiadomo, im bliżej moja marka kosmetyczna, tym więcej czasu poświęcam jej. Także no to też wiadomo, że no nie jestem automatem, nie jestem robokopem i nie zrobię wszystkiego w 200 miejscach naraz jednocześnie, tak? Także to też naprawdę trzeba mieć czas. Ale spokojnie, bo dzisiaj jak live się skończy, to dzisiaj też będzie wysyp nowych shortsów. Także nowe shortsy będziecie mieli dzisiaj też na kanale z polecajkami, z antypolecajkami. Zwał jak zwał, ale z większością też będzie polecajek. Cześć Kacper, jakie ma zdanie na temat olejku busaina? Wydaje się wręcz płynnym złotem. Jeśli nie masz w składzie parafiny, BHT, trietanolaminy, to spoko, bo kiedyś miał. Czy serum bezolejowe i krem uzdrowisko na promienną cerę mogę używać w ciąży? Niestety nie możesz. Siemka Kacpi, cześć Aga.
Poleć proszę, proszę, niedrogi fikser do makijażu. Pro Setting Spray marki NAM. Pro Setting. Tamten drugi ma mikroplastik i alkohol, także go nie polecam, ale ten Pro Setting, on był na moich shortsach w piątek, jak dobrze pamiętam. Ale ten jeden właśnie w opakowaniu takim Rose Gold ma dobry skład. Hej Kacper, dzięki twoim radom bardzo poprawiła mi się moja sucha i wiecznie podrażniona skóra, więc dziękuję. Proszę Aniu, bardzo się cieszę. Kacpi, czy można zmienić reakcję skóry na kosmetyki komedogenne? Tyle jest perełek kosmetycznych, a mi zaraz... Jeżeli twoja skóra zostanie ustabilizowana, wyregulowana na przykład retinolem, to tak. Funkcje skóry i jej potrzeby też się zmieniają i wtedy na przykład produkty, które stricte mogły być komedogenne, przestają być dla ciebie komedogenne. Ale to musi być skóra już naprawdę gruntownie przebudowana, ustabilizowana. I na pewno przebudowa i taka gruba stabilizacja skóry nie następuje po 6-miesięcznej terapii retinolem. Najwcześniej po roku. Po roku. Dopiero można mówić o stabilizacji. Najlepsze serum z witaminą C, Skintra, Bielenda Skin Clinic. Witam Kacperku, cześć Bożenko. Bakub, o hej, jaki krem pod makijaż lekki, żeby podkład nie zjeżdżał? Centella Asiatica, serum i krem Cicavit z Bielenda. Taupas Authentic Squalan, nawilżona skóra. Będzie leciutki. Czy po usunięciu laserem pajączków po jakimś czasie będzie można w ogóle peelingów ziarnistych? Nie. Tylko enzymatyczne ci pozostają, bo masz dalej tendencję do popękania naczynek. Także tendencja się nie zmienia. To, że zamknęłaś naczynka, to nie znaczy, że nie masz dalej tendencji do popękania. Także w dalszym ciągu zostają ci enzymatyczne. Bo jeśli zrobisz, Justynko, znowu ziarnisty, to kolejne naczynka krwionośne mogą ci popękać i znowu będziesz wywalała kasę na laseroterapię. Czy mógłbyś polecić jakiś balsam nawilżający do ciała z dobrym składem? Na moim kanale masz od tego po prostu milion, kochana. Masła do ciała Chrona Age, dziko nawilżająca śmietanka z Body Boom. Isanamet mocznik z czerwoną zakrętką, bo z niebieską ma alkohol. On ma też dobry skład, aczkolwiek jest bardzo taki gęsty, zawiesisty. Only Bio AZS mogę też ci polecić, taki bardzo mocno nawilżający. Także jak najbardziej Biola, Wensylweko, balsamy do ciała są super. Także Only Bio, kremy do ciała, kokos, mandarynka, malina też są w porządku. Kacpi, w maju odstawiam retinol. Planowałam wrócić do niego we wrześniu, ale w październiku lecę do Egiptu. Przesunąć początek stosowania retinolu na czas po powrocie? Tak, przesuwasz. Dokładnie. Najlepszy krem nawilżający pod serum z peptydem miedziowym, aloesowe na przykład. Nawilżający, bądź kokonat, milk, bielendy. Czy znasz jakiś serum do dłoni? Każde serum, które stosujesz na twarz, możesz aplikować na dłonie. Efekt będzie również spektakularny. Miło ci się słyszy. Dziękuję, Anetko. Hej, czy polecasz filtr SPF 50 Animani? Nie, on mi się totalnie nie sprawdził i z tego, co słyszałem, ma mikroplastik. Także ja tego nie nakryłem własnoręcznie, na własnych rękach, ale doszły mnie słuchy, że jest w nim mikroplastik. Ale to też będę sprawdzał. Ale ogólnie jak go miałem, nie sprawdził mi się kompletnie, nie sprawdził mi się ciężkim, nie chcę nawet wracać do tego tematu, bo po prostu w szlak mnie trafia, nie? Bo wydałem wtedy dużo kasy na ten filtr, a naprawdę się rozczarowałem na maksa. Okej. Okay. Hej, a jaką pierwszą pastę do zębów dla maluszka polecasz? Pozdrowionka. Na temat past takich naturalnych dla dzieci, dla noworodków będzie filmik w kwietniu, słoneczko. Jaki polecasz tusz do rzęs? Oglądam filmiki, ale tego nie znalazłam. Co polecasz? Kwiatuszek na moich shortsach. Codziennie wjeżdża 10, 15, 20 rolek. Szaleje, wiem, że szaleje. Ale ja lubię, bo nadrabiam zaległości materiałowe. Bo ja biorę pod uwagę wasze komentarze. Kacper, sprawdź to, Kacper, sprawdź tamto. Kacper, zobacz to, Kacper, zobacz tamto. I na przykład ja to sobie zbieram i po kolei macie rolki na temat produktów, o które pytacie. Także na przykład jak jest 10-20 shortsów dziennie, to nic dziwnego, bo jeżeli bym dodawał po 2-3, no to byście czekali na recenzję po pół roku. A jak dodaję 10-15 rolek dziennie, mogę szybciej wam dać kolejną dawkę wiedzy. Bo jeśli bym dodawał jeden, okej, ale na recenzję czekacie z pół roku. Także, bo wtedy to się wszystko przedłuża. Dlatego wolę palnąć 10, 20, a nawet pal licho 6, może być 30.
kto będzie miał czas, to oglądnie. Ale po prostu nadrobię wszystkie zaległości materiałowe, tak? Więc będę mógł być ze wszystkim na bieżąco, a w związku z tym, że ja nienawidzę być osobą, która ma jakiekolwiek zaległości materiałowe, ja, jak sobie zaplanuję, to guzik na guziku stanie, ale musi być tak, jak ja sobie to zaplanuję. W tym samym terminie, w tym samym czasie. I mnie nie interesuje. Ma być tak, jak ja to zaplanowałem. Koniec, kropka. I nikt ani nic mnie nie powstrzyma. Także realizacja, realizacja i jeszcze raz realizacja. Jedziemy dalej. Polecam ci tusze do rzęs Vibo Queen Size, Lovely Vampire, Liri Lolo, Cooler Caramel. Troszeczkę tych tuszu jest. Kacpi na prezydenta nigdy w życiu nie chciałbym. Bo ja bym dopiero zrobił polską rewolucję kosmetyczną, naprawdę. W Seriskim Progress jest kwas tartarynowy. Czy trzeba uważać na słońce? Nie, kwas tartarynowy nie uwrażliwia skóry w taki sposób, żeby była konieczność używania SPF 50. Wystarczy SPF 15. Mimo tego, że kwas tartarynowy nie złuszcza, on nie wykazuje stricte właściwości czysto keratolitycznych, może leciutko uwrażliwiać na promieniowanie. Ale to nie jest tak, że u każdego. Także minimum SPF 15, taki no najbezpieczniejszy klasyczek, można sobie palnąć w gwoli ścisłości, bezpieczeństwa, żeby po prostu było tak, jak powinno być. Ostatnio usłyszałem sytuację, koleżanka mi opowiadała. Dziewczyna stosowała retinol. Mnie już tam nie interesuje, jakie ona tam retinol stosowała, ale koleżanka mi opowiadała sytuację. Nałożyła sobie retinol o godzinie 15, bo stwierdziła, że chodzi po domu, na noc nałoży sobie coś innego, to ona sobie popołudniową pielęgnację zrobi z retinolem. Wzięła pieski na dwór i wyszła na słońce z tym retinolem. Masakra. Masakra. Poparzenie skóry nastąpiło w ciągu 5 minut. W ciągu 5 minut nastąpiło poparzenie skóry. W ciągu 5 minut. Złuszczanie się, syfiaste, po prostu takie odpadały strupy i tak dalej. Od razu ja tam pomogłem, ja koleżance powiedziałem, co ona ma stosować, że tam Cicavita, że to, że tamto. Ale ja teraz mówię do mojej koleżanki tak. Moja koleżanka Ania, tamta jest Arleta. I ta, co właśnie zrobiła krzywdę, to ma na imię Arleta. Przekaż Arlecie, że ona tego złuszczania i poparzenia na twarzy się pozbędzie. Ale niech ona teraz się modli, żeby nie pojawiły się przebarwienia na całej twarzy. Bo jak się pojawią przebarwienia i cała twarz będzie przebarwiona, nie, nie wróżę dobrej przyszłości. Ja pomogę, bo wy wiecie, ja pomogę. Ale walka z przebarwieniami no nie jest łatwą walką. Także no, ale są ludzie nieodpowiedzialni. No widzicie, nie czytają opakowań, nie czytają tego, co jest na opakowaniu. Ludzie są wszyscy mądrzy, oni wiedzą. Palną retinol, idą na słońce. No proszę, no nie, no bez przesady, tak? Jedziemy dalej. Co lepiej używać na suche dłonie? Isane 5%, 10, dziesiątkę. Dziesiątkę, Aguś. Dziesiątkę, no. Czy serum Revuelle albo Flosslec można łączyć ze wszystkimi serami? Nie można ich łączyć z tripeptydem miedziowym. Hej, pozdrawiam, Beauty Four. Cześć. Czy serum Lancome Genifique jest ok? Nie. Lancome to jest koncern L'Oreal. Marka testuje na zwierzętach. Ma multum pozwów w sądzie o choroby onkologiczne, o kradzież patentu, o wykorzystywanie zdjęć ludzi. Bo jak macie na stronie L'Oreala tak zwaną przymierzarkę makijażu, że na przykład zobacz, jak ty tam wyglądasz w makijażu, nie? To wiecie, że te wasze zdjęcie jest sprzedawane w Chinach? Wasza twarz jest przez L'Oreal sprzedawana w Chinach? Jako modelka? Wiecie, że oni dane biomimetyczne wykorzystują? Za to mają pozwy. Poczytajcie sobie w internecie. L'Oreal pozwy. Ponadto Lancome ma kancerogenny skład. Ponadto FDA udowodniło, że produkty Lancome Genifique nie mają żadnej skuteczności. L'Orealowi został wydany nakaz zmiany obietnicy na opakowaniu. L'Oreal ma kancerogeny w składzie, testują na zwierzętach, mają pozwy w sądzie. Nigdy w życiu. Nic z koncernu L'Oreal. Nie dawać im grosza zarobić. Dopóki nie przeproszą całego świata. Dopóki nie przestaną testować na zwierzętach. Dopóki nie zmienią składów. Nawet jeśli zmienią składy i przestaną testować na zwierzętach, ja ich kijem nie tknę. Brzydzę się nimi.
Ja ich kijem nie tknę. Brzydzę się nimi. Brzydzę się nimi za to, co oni robią. Brzydzę się nimi. Także ja podziękuję koncernowi L'Oreal. A jeśli ktoś chce, niech sobie używa, tylko niech później nie dziwi się, że są problemy ze skórą. No właśnie. Czy kwas mlekowy 5% złuszcza tak jak peeling? Nie. Kwas mlekowy w stężeniu 5% złuszcza, ale nie jest to tak agresywne złuszczanie jak w przypadku peelingów wyżej stężonych. Ale złuszcza, tak, złuszcza. Właśnie w radiu leciało Last Christmas. Co ty, Gosia, gadasz? Co polecasz na czerwone roztępy? Peeling kawowy i balsam kawowy Mayru. Hej, można dodatkowo pod serum z tripeptydem jeszcze jakieś nawilżające serum? Nie ma potrzeby. I też osłabia to działanie tripeptydu miedziowego. A jak to jest z Avonem i Oriflame? Testują na zwierzętach, sprzedają w Chinach, składy okropne, składy tak naprawdę nie są warte grosza. Nie kupować tych kosmetyków. Poleć SPF do 30, SPF 30 z Hebe bądź Rossmann. Sun Ozon SPF 30 w żółtym opakowaniu w Rossmanie. Witam, ale się odmudziłeś, ale fajnie wyglądasz, lemonkowa bluza, szał. Dzięki! czy penta erytyl, tetra, dibutyl, hydroksycyn, mate jest okej? Okay? Tak, Sylwia, jest okej. Okay. Jest w porządku. Jest to składnik, który wzmacnia zapach i stabilność emulsji. Jest w porządku. A czemu niektóre polskie marki mają w Insi polskie nazwy składu? To jest bez znaczenia. A to akurat jak chcesz, tutaj jest samowolka. Tu jest samowolka. Tutaj to nie jest łamania prawa. Jedna firma chce mieć wszystkie składniki po polsku napisane? Może napisać. Druga chce mieć po łacinie bądź po angielsku? Może napisać. To nie jest zakazane. To nie jest zakazane. Także jakie ma widzimisię firma? Tak może napisać skład. Czy to po polsku, czy to po angielsku, czy to po łacinie. To nie jest żadne łamanie prawa. Akurat tutaj to jest wszystko jak według widzimisię firmy. O, tak o ci powiem. Ile masz lat? 28. Czy jest coś skutecznego na plamki pigmentowe pojawiające się z wiekiem na dłoniach? Kwas azelainowy, skinimal bądź acnederm. Tęskniłam za live'em. Cześć, Dominisia. Zaraz będziemy kończyć, bo dzisiaj naprawdę mam urwanie głowy. Ale dopieszczę was rolkami dzisiaj. Nie mogę się doczekać twoich kosmetyków, o matko. O, będzie się działo. Co robi tetrasodium etta? Tetrasodium etta to jest kancerogenny, teratogenny chelator. Tetrasodium etta i trisodium etta to są największe zła, jakie mogą być w kosmetykach. Chelator disodium etta jest w porządku. Disodium etta jest bezpieczny. Ale tetrasodium etta i trisodium etta na zawsze pozbawi cię bariery lipidowej, dodatkowo wymusi reakcję kancerogezy, jak i również może działać teratogennie, czyli uszkadzać płód. Także tetrasodium etta i trisodium etta unika się w kosmetykach, a stosuje się na przykład produkty z disodium etta. Disodium etta są to składniki. Disodium etta jest to składnik w porządku i w pełni bezpieczny. Tetrasodium etta i trisodium etta zło, które powinno zniknąć z kosmetyków. Hej, czy mogę prosić o polecenie brązowego tuszu do rzęs z dobrym składem Lili Lolo? Oj, pizza girl, jestem tu Ola. Cześć Ola, witam. Hej Kacper, już polecałeś kremy i kremy z filtrem, można nakładać na peptyd z miedzią. Wszystkie polecajki, które były czekajcie, w tamtym tygodniu albo dwa tygodnie temu. Albo w tamtym tygodniu, dwa tygodnie temu były polecajki SPF-ów. Mhm. Wszystkie te filtry, które przedstawiałem, można śmiało nałożyć na tripeptyd miedziowy poza kropelkami Bielenda Molecules. Stosuję retinol 0,5% lenia 3 razy na tydzień, ale kusi wyjechać na krótkie wakacje. Czy mogę śmiało, biorąc pod uwagę, że nie będę ochraniać wasz... Tak, możesz jechać na urlop, ale SPF 50 cały czas na twarzy. Cały czas SPF 50. I retinol odstawić tak z 2 tygodnie przed urlopem. Buziaczek, pozdrawiam Kaja. Maska helatująca, jak długo ją trzymać na włosach i czy jak często? Raz w miesiącu i możesz ją trzymać 5 minut. Hejka, zrobiłam kawkę i oglądam. Cześć Katarzynka. Witaj Kacperku, miło cię widzieć, dziękuję. Highlay Ferry. Kiedyś używałam na nogi kremu jędrniający z kilka miesięcy z TB Skyger i przerwałam. Teraz po kilku miesiącach wróciłam, ale nie ma takich rezultatów, proszę pomóc. Może musisz poczekać na te rezultaty. Ja bym dał szansę temu balsamowi tak do pół roku. Jeśli one się nie pojawią, te efekty, to ja bym wtedy wdrążył dopiero inną kurację. Czy polecisz jakieś fajne pędzle do makijażu? Sobio i Purobio. Mają bardzo fajne pędzle.
Hej, testujesz dużo polskich kosmetyków, czy może też gry zagraniczne? Na moim kanale też są polecane zagraniczne produkty, między innymi kilka z SVR, Pyongyangkul, Łamisa. Tak, izopropyl alkohol to jest zło. Mhm, dokładnie. Dzień dobry, cześć Ulcia. Elitete, hej. Ewelinka, hej. Dlaczego tylu dermatologów nie zwraca uwagi na mikroplastik w produktach? Do mini 100K. Tłumaczyłem tą kwestię wiele razy, ale wytłumaczę ci ją jeszcze raz na szybciutko. Jeżeli idziesz do dermatologa i dermatolog wystawia ci receptę na leki, to ty tego już akurat nie widzisz, ale to widzi lekarz i farmaceuta. Wpisuje w uwagach do recepty polecono La Roche-Posay, polecono Cetaphil, polecono Vichy, polecono CeraVe. I taki lekarz ma podpisany kontrakt z L'Orealem, z Cetaphilem na przykład. I ty tego nie widzisz, ty dostajesz tylko kod recepty na leki. Ale farmaceutka wpisuje sobie kod recepty w bazę i widzi w uwagach, co napisał lekarz. Czyli, że polecono CeraVe, La Roche-Posay, Vichy. I na przykład farmaceutka się ciebie pyta, a może pani chce dermokosmetyki? Jakieś dla Roche-Posay, które pani złego? I ty powiesz, tak, to faktycznie może pomóc. Kupujesz, a lekarz ma premię, pyk, bo jest zaraportowane, że z jego polecenia kupiłaś. To jest kasa. A co ty myślisz, za co oni mają teraz te wyjazdy na urlopy, sympozja, kongresy L'Oreala i La Roche-Posay? To dostają najlepsi, którzy najwięcej kitu ci wcisną. To dostają najlepsi. Nie taki pierwszy z rzędu lekarz. Najlepsi, ci co najwięcej tego bzdurerala ci polecą. Także to jest jawna manipulacja. Ty nawet nie masz świadomości, że w twojej recepcie w uwagach jest zanotowane, że polecono takie syfy. Idziesz do apteki, pani cię, ty tego nie wiesz? Pani aptekarka jeszcze może, żeby te leki lepiej działały, to niech pani kupi to, a ty to kupujesz, a lekarz ma z tego premię. Tak działa ta szajka. Wielu moich koleżanek jest farmaceutkami i mówią mi wielokrotnie, że są takie uwagi wpisywane właśnie, że zalecono serię na przykład La Roche-Posay Lipikar, zalecono serię Effaclar, że to jest w uwagach wpisane. A ty tego nie widzisz, bo ty nie masz wglądu w bazę danych. No właśnie. I z tego mają kasę. Hej Kacperku, dobra, czekaj, jedziemy dalej. Co sądzisz o kremie bielendy cery naczynkowej na noc? Ma mikroplastik. Co sądzisz o dobra, to było. Hej Kacper, mam pytanie, czy na głębokiej, bardzo widoczne zmarszki i opuchnięcia ten krem ma ceramidowy z bielendy mikroplastik, tylko SPF i seria peptydowa jest okej. Okay. Moja rutyna jest okej. Okay. Bielenda Eco Sorbet, mycie pięką Facebook, tonik bielenda Coconut Milk, serum Dermica Peptide, krem Dermica Peptide, pod oczy i sana piór. Carmen super. Carmen super. Mhm. Tylko jeszcze SPF 50. Tą odżywkę na rzęsy, olej rycynowy plus kwas hialuronowy można nakładać na skórę wokół oczu i na powieki. Nie potrafię na same rzęsy nakładać. Nie można, bo to zbytnio ci obciąży skórę, kochanie. Czy potem w komentarzach mogę zapytać o skład? Tak, możesz później w komentarzach zapytać. Kosmetyki Swederm są złe, to jakaś prywatna... Nie wszystkie są złe, ale kilka ma takie właśnie precedensy z plastikami i tak dalej. Jakie kosmetyki godne polecenia z marki Uzdrowisko? Wszystkie. Wszystkie produkty z Uzdrowisko są ok. Ewa, serum Be Beauty z Biedronki. Dziękuję, oglądam cię od samego początku, jak zaczynałeś buziaki. Peter, pozdrawiam. Cześć Kacper, interesowałeś się już składami nowej serii do włosów marki Wianek? Nie, planuję jutro nad tym usiąść. O, dzień dobry, super, że jesteś, czyli te pajączki to genetycznie uwarunkowane chyba. To nie chodzi o genetykę, tu chodzi o ściany naczyń krwionośnych, że masz po prostu, jest słabe, kochana. Co byś polecił na plamki starcze? Kwas ezelainowy. Czy kwas ezelainowy 10% stosować 3 dni pod rząd i wtedy przerwa i po tygodniu znowu? Tak, w każdym tygodniu 3 noce pod rząd, dokładnie. Hej, hej, Marisienka, Monisia, hej, a serum z witaminą C Eveline Perfection jest okej? Nie, Alison, ma plastik. Poleć mi żel i krem do twarzy dla dziewczynki z mega składem, ale ma problemy skórne. Jeśli ma problemy skórne, to mogę ci polecić Jobskin Progress. Jeśli nie ma problemów skórnych, to mogę ci polecić Lab. Dbając o dłonie, można stosować wszystkie kroki pielęgnacji pięknie. Tak, jak najbardziej. Który filtr lepszy, dopamin czy tołpa? Dopamin. Czy można prosić o update w kwestii pielęgnacji skóry niemowlaków? Najlepiej z Rossmana. Only Bio Kids, Sylveco Kids.
Witajcie, kiedy odstawić kwas azelainowy z Kinimal Krem? 2 tygodnie przed urlopem i stosować SPF 50. Czy odżywka do rzęs Jet Shape Beauty Eyes ma dobry skład i nie zapycha? I czy działa? Weronika, nie znam tej odżywki, musiałbym sprawdzić. Shortsy są świetne, może być i 100 dziennie, dużo dawki wiedzy. Dzięki, Olcia. Polecisz jakieś fajne produkty do włosów bardzo cienkich, ale szybko przetłuszczającej się skóry głowy? Taupe Deep Enzyme Clean. Czy farby francuskie Color Soin są ok? Nie znam ich składów, polecam Ci bardziej Herbatint. Jaki skuteczny antyperspirant dla mężczyzn? Medispirant mineralny. Cześć Kacper, świetnie wyglądasz. I love track. Cześć, serduszko. Hej Kacperku, co polecasz na rozstępy u nastolatka? Peelingi kawowe, na przykład Body Boom i Balm. Dobra, jedziemy dalej. Dziękuję za wszystkie polecenia. Shortsy są dla mnie idealne. Proszę, kochana. Marka Doktor Skin, hit czy kit? Kit. Nie polecam tych produktów. Mam duży problem z czerwonymi krostkami na przedramionach. Spróbowałem wiele maści i kremów, nic nie pomagało. Maść Kailas. Maść Kailas będzie dobra. Czy SPF 30 Sun Ozone jest tak samo bezpieczny jak 50? Tak. Witaj Kasperko, bardzo dziękuję Ci za trud i wkład w Twojej pracy. 2 tygodni zmieniam kosmetyki i wyrzucam te, które używałem przed poznaniem tego kanału. Moja skóra jest znacznie lepsza. Super, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. OMG, masakry z tym retinolem. No dokładnie. Jedziemy dalej, bo mi się pytania poprzekręcały. Masz rację, pracuję w restauracji, firmy farmaceutyczne kupują bony u nas, a potem z tymi bonami przychodzą lekarze. No właśnie. Hej, Kacperku, jesteś niesamowity. Co myślisz o ultralekim ekoflorist z certyfikatem EcoCert? Certyfikat EcoCert nic tak naprawdę nie oznacza. Teraz mogę Wam powiedzieć to szczerze, że zauważyłem, że nawet kilka produktów z EcoCertem ma mikroplastik. Także ten EcoCert nic nie oznacza tak naprawdę. Kacperku, dręczy mnie sprawa. Czy jeśli w kosmetyku mamy dużo składników aktywnych i wszystko niby wygląda ok, ale jest tam mikroplastik, to te składniki już wcale nie działają? Czy jak? Tak, macheta. One już nie działają. One nie mogą przeniknąć w głąb skóry. Tam działa mikroplastik, który właśnie Ci robi glass skin, który robi Ci wygładzenie, nawilżenie. Ale umyj twarz i nie nałóż tego produktu. Twoja skóra z powrotem jest taka sama, jaka była. Ponieważ te wszystkie składniki osiadły się na tym plastiku i one spływają w odpływie. Czyli tam nie ma żadnego długoterminowego działania. Jest to marnowanie pieniędzy po prostu, słoneczko. Kwas do skóry z aktywnym trądzikiem salicylowy na komi. Ja mam pytanie na temat maski do ust Bilendy na noc 2 w jednym, bo nie widziałam nigdzie parafina i mikroplastik. Czy SPF w formie serum z Bilendy trzeba doklepywać kremem? Nie, to Pizza Girl już traktujesz jako krem. To już traktujesz jako krem. Czy SPF, czy serum Eucerin na przebarwienia jest dobre? Eucerin to jest syf Nivea, koncern testuje na zwierzętach, stosuje kancerogenne składniki. Kosmetyki nie działają, nie są aktywne, a ten cały Thiamidol to jest jeden wielki wymysł, ponieważ tak naprawdę tym Thiamidolem jest kancerogenna pochodna rezorcyny, która bezproblemowo pokonuje barierę, skóra, krwiobieg i utrzymuje się i kumuluje się w naszym organizmie. Także nigdy w życiu produktów Eucerin ani koncernu Nivea. Czy aluminium chlorohydrat to aluminium? Tak, tak, to jest czyste aluminium. Dokładnie tak, dokładnie. Moje kochane serduszko, na dzisiaj kończę tego live'a. Mówiłem, że dzisiaj robię tak pół godzinki. Dziękuję Wam serdecznie. Jak znajdę czas w tym tygodniu, to zrobię jeszcze kolejnego live'a, sobie pogadamy na spokojnie. Także serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. W razie pytań śmiało piszcie w komentarzach, na każdy komentarz odpowiadam. Później się widzimy na shortsach, później będę na shortsach. Także zachęcam Was do śledzenia moich rolek dzisiaj. Jeśli Wam się live podobał, łapka w górę, w dół, bez znaczenia. Także serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Kocham Was bardzo. Życzę Wam udanej reszty dnia, żeby Wam się dzionek fajnie sprawdził, żebyście fajnie ten dzionek spędzili. Przede wszystkim, żeby były zdrowe. Poleciłeś Medispirant dla mężczyzny, ale mineralny, Domini, mineralny. Nie ten klasyczny Medispirant. Medispirant mineralny. On nie ma aluminium. No. Także trzymajcie się ciepło, dziękuję za dzisiaj, kocham Was i do zobaczenia później w rolkach, a kto nie oglądał dzisiejszego filmu na kanale, to serdecznie Was zapraszam. Także dziękuję i do zobaczenia. Myślę, że w tym tygodniu uda mi się tego live'a jeszcze zrobić, nie? Dla Was. Także dziękuję, buźka wielka, trzymajcie się, pa!